Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i chciałbym was zaprosić na odcinek przed odcinkiem, czyli dokładnie na odcinek numer 3 z Far Cry'a. Krótkie takie sprostowanko, dlaczego jest to odcinek trzeci, a nie odcinek drugi, no bo właściwie tamte pierwsze dwa odcinki to rzeczywiście powinien być odcinek pierwszy, część pierwsza, odcinek drugi, część... Znaczy odcinek pierwszy, część druga. Aczkolwiek postanowiłem, że zrobię to troszeczkę jak za dawnych czasów, czyli po prostu załóżmy nagram godzinny materiał z Far Cry'a i poddę go na nie wiem, 20 lub 30 minutowe odcinki. Ale jest jedna rzecz, która jest małym ostrzeżonkiem. Zanim jednak do tego ostrzeżenia przejdę, chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo zauważam, że seria z Far Cry'a się przyjęła i jestem z tego niezmiernie dumny i serdecznie wam za to dziękuję. Ponadto, do czego chcę dążyć, to to, że w tej serii wyjątkowo nie będę cenzurował moich przekleństw, ponieważ stwierdziłem, że na takie bardziej poważniejsze tytuły, jeżeli taki Mario, Crash, Krok czy Sonic, to wiadomo, na takie to mogę jeszcze sobie tam, wiecie, cenzurować przekleństwa i dawać to tak zwane pip, ale jeżeli chodzi już do takich gier typu Far Cry, nie wiem, Dead Space, Prototype czy coś, to tutaj już raczej nie będę się tego przestrzegał. Tak więc jeżeli masz bananowe uszy i nie lubisz słuchać takich rzeczy lub też po prostu w nadzwyczajnym świecie nie lubisz słuchać przekleństw, to zalecam oglądanie na słuchawkach niż na pełnym, wiecie, na głośnikach. A teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Mają uszkodzone pojazdy. Przygotować się do ich odbioru i naprawy. Coś tu mamy jeszcze ciekawego? Nic, a nic. Nic nie mamy tu ciekawego, a szkoda. Możliwe, że za niedługo wybuchnie ten helikopter. Tak czy siak, ja teraz robię coś takiego. Pół serduszka, ludzie, pół serduszka. Jak ja to przeżyję, to jestem hashtag kozak. Pyk, pyk, pyk. Dobra, mamy tu uczyszczone. Tu przy okazji jest rekin, którego możemy sobie o tak, patrzcie, zrzucić z łańcuchu. I... O, ma krew jeszcze, czyli to jest jakby żywy rekin. Pamiętam. Tak więc, zobaczymy co dalej, ponieważ to dopiero zaraz będzie czwarta misja. Uciekamy. Teraz zobaczycie prawdziwą epickość tej gry. Moi drodzy, w poprzednim odcinku, tak jak widzieliście, przeszliśmy pierwsze 5 misji i w dzisiejszym odcinku skupiamy się na kolejnych misjach. Zaczynamy od misji 5, czyli laboratorium. Ważnych więźniów trzymają zazwyczaj w bunkrze po drugiej stronie wyspy. Po drugiej stronie? Mają tam centrum radarowe, gdzie mogliby nas namierzyć. Lepiej będzie, jak przejdziesz przez ośrodek badań. Jakich badań? Nie mogę teraz o tym mówić. Uważaj na wszystko, co się rusza. Jeśli napotkasz coś, co wygląda niebezpiecznie, to na pewno takie jest. Dobra, chciałem, żeby ta muzyczka se przeleciała. Tak więc mówię, no w poprzednim odcinku żeśmy sobie troszeczkę, że tak powiem, pozwiedzali. Wow! Dobra, żeśmy sobie troszeczkę pozwiedzali, no przeszliśmy pierwsze 5 misji, a raczej pierwsze 4 misje. To już jest piąta, czyli laboratorium. No i cóż, będziemy sobie tak lecieli z koksem, tak, mam taką nadzieję. O, tutaj jest ziomek, który chce nas chyba się pozbyć, bo widzę, że on tutaj z działkiem tutaj będzie chciał na nas naparzać. Ja mam nadzieję, że mi się uda go zdjąć za pomocą wyrzutni rakiet. Załóżmy tutaj, pyk. Kurde! Nie trafiłem. Teraz muszę jakoś improwizować. Bardzo śmieszna sprawa. Tak swoją drogą miałem trochę więcej tego, amunicji. To jest dlatego, że... To jest dlatego, że... Musiałem na nowo save'a wgrać sobie. W sensie na nowo przejść do tego momentu, gdzie stanąłem.
No i teraz jestem tu, gdzie jestem. No niestety, safe nie został zapisany, a wielka szkoda. No ale przynajmniej miałem więcej amunicji do snajperki. To jest chyba najważniejsze w tym momencie. Dobra, tutaj widzę, że już siedzą tutaj, czekają na mnie. Ogólnie co do widzów na muszce, to od następnej sesji nagraniowej, albo po prostu, no właściwie sesji nagraniowej, która będzie raczej podzielona na części, to sobie, że tak powiem, będziemy kontynuowali. Znaczy, a raczej rozpoczynali na tą serię. W serii z Far Cry'a rzecz jasna będziemy rozpoczynali widzów na muszce. Kurde! Dobra. Na razie zostało to uspokojone w miarę. Choć widzę tutaj na minimapie, że niezbyt przyjemnie się zapowiada. I pewnie powiecie sobie, dlaczego ja zasłaniam w takim bocie celownik? Bo nie, dla niektórych na przykład celownik jest bardzo ważny. Otóż... Znaczy no... Dobra, tego nie przeżyję już. No. To widzimy się tutaj z powrotem. No dobra, wróciliśmy tutaj, gdzie byłem ostatnio. No i tak jak mówię, no nie chciałem wam po prostu zasłaniać minimapki, bo ja wiem, że w takich grach pokroju GTA, czy Far Cry'ów, czy po prostu FPS-ów, no ludzie lubią patrzeć sobie na minimapkę od czasu do czasu, więc wam to już pozostawiłem. O! Teraz będę się starał tutaj grać trochę ostrożniej, bo ja wiem, że oni się tu czają. O, jak widzicie, jest ich coraz więcej. No to jest niestety masakra z nimi, no nie będę tego ukrywał. Cholera. Jest ich tak dużo, że to jest masakra. Dobra, wiecie co? Ja proponuję, żebym pójść do góry i się wyleczył. Ale tak jak mówię, no... Dzisiaj jest 18, przepraszam. Wczoraj był 17 i wczoraj miałem sobie nagrać kolejną sesję z Far Cry'a. Ale no niestety nie miałem na to czasu, bo sprawy rodzinne i tak dalej. Dlatego robię to w tym momencie. I co? I praktycznie od jutra, czyli od 19 będą kolejne odcinki z Far Cry'a. Będę się starał tak do pół godziny robić albo ten. I po prostu będę je dzielił sobie na części. Tak mi przynajmniej się wydaje, że tak będzie dobrze. A co zresztą, to się zobaczy w przyszłości. Ale ta seria długo nie potrwa. Uwierzcie mi, 20 misji to nie jest dużo jak na taką grę. Też jak chcecie, możecie tam ogarniać sobie mapki dla mnie jakieś. Ja mogę kiedyś ograć takowe mapki. Dobra. Teraz tu na cichaczu. Po cichutku. Dobra. Wchodzę tutaj na pełnej. A właśnie. Sorki, że wrócę do menu. Bardzo chciałbym podziękować Andrze za miniaturki do tej oto serii, jak i do poprzednich serii z Crasha dokładnie, na livestreamy i tak dalej. Dlatego chciałbym, byście pod tymi odcinkami, a raczej pod, znaczy no, właściwie pod odcinkami od trzeciego do, załóżmy, piątego. Zobaczymy, jak długo to będzie trwało. O kurde, koleś mnie zaskoczył, nie powiem, że nie. To bardzo bym chciał, byście zostawili Andrze serduszko jakieś czy coś. Bardzo byłbym wdzięczny. I napisali, dziękuję Andrze na przykład. Dobra, mamy teraz już, jesteśmy, że tak powiem, ogarnięci z brońmi. Mam tu P90. O kurde, tam strzelają. Oho! Ale oni rozgadani tutaj wszyscy, kurde, głośno szczekają i tak dalej, ale... To, że już działają, że tak powiem... What the fuck? Oni sobie z jednym człowiekiem nie mogą poradzić. To jest w ogóle najśmieszniejsze, moi drodzy. Bo praktycznie Jack Carver, czyli nasza, ten główny bohater, którym teraz steruje, no to przecież on sam ich wszystkich łoi, nie? A oni sobie z jednym człowiekiem poradzić nie mogą. Tak oni byli szkoleni. Dobra, my spitalamy. Nie mam zamiaru z nimi walczyć. Jednego cholernego faceta? Cokolwiek tam się dzieje, nie jest gorsze od tego, co dzieje się tutaj. To wszystko, co dostaniecie. Pogódźcie się z tym. Dobra. Cokolwiek to było, mam nadzieję, że było tylko jedno. Dokładnie, Jack. Miej nadzieję, że to było tylko jedno. Ale w sumie patrzcie na to, on jakoś tak... Na dobrą sprawę on tak mocno nie oberwał. Gdzie jesteś? Mam problemy ze śledzeniem twojego sygnału. A skąd mam wiedzieć? Jestem w jakiejś jaskini. W porządku, stacja pomp wody morskiej. No, ładnie to tu wygląda, nie powiem, że nie. Woda jest w miarę czysta. Ale nie będę ukrywał, że sam w takiej wodzie nie chciałbym... Cholera,
Wysiadły światła. Poszukaj windy. Powinna cię dowieść do ośrodka badawczego. Pewnie. Co to za dźwięk? Już. Przyznam, że nie chciałbym się kąpać w takiej wodzie. Nie będę tego ukrywał. Widziałeś to? Co jest? Co tu się stało? Szukaj windy. Powinna cię dowieść do ośrodka badawczego. Pewnie. Kto tam jest? Jasne. Myślałem, że wszystkich pocisnę. A tu kurde takie buty. Takie jaja jak berety. Szukaj windy. Powinna cię dowieść do ośrodka badawczego. Pewnie. Co tu się dzieje? Tak się załatwia sprawy, moi drodzy. Patrzcie na to. Hehe. Zostali oni porobieni. Ta muzyka, lub ten dźwięk, jakkolwiek to brzmi, brzmiał trochę jakbym grał w Call of Duty lub Medal of Honor. Nie wiem czemu. Dobra, porobię ich z P90 albo z M4, zobaczymy. Słyszałeś coś? Nara! Gin! Co tu się stało? Nara, kolejny headshot. Dwóch już padło. To już dobry znak. Trzech już padło. To jest jeszcze lepszy znak. O! Dobra, czwarty nie padł, to już nie jest dobry znak. Sam mnie ugryź. Ale ja tego nie będę dokończał, ponieważ ja przynajmniej mam rozum i godność człowieka, nie tak jak ty, świrze jeden. Dobra, kończymy misję. Już nic tu po nas. Woohoo! Trigeny, moi drodzy, tak, to jest ten właśnie moment i ta właśnie postać lub to stworzenie, które jest bardzo charakterystyczne z tą grą. Uwierzcie mi, trigeny będą już od tej misji pojawiały się prawie w każdej, tak więc mam nadzieję, że zapiliście pasy, ponieważ będzie nas czekała szalona jazda. Czas na domek na trzewie, misję szóstą. Mamy dopiero misję szóstą na 20. Nieźle. Wow, wow, wow. I co? But spadł po nim. No, w sumie na dobrą sprawę spadł po nim but. Dobra, mamy tutaj coś ciekawego? Właśnie od tej misji będziemy walczyli z trigenami. Tak jest. Przygotujcie się na pewien koszmar. Dobra, trigeny pozabijały. Patrzcie, jak one wyglądają. O, jakie słodkie. No słodziutkie, no, no powiedzcie, że nie. Powiedzcie, że one nie są słodkie. Przecież to są sama słodycz. Słyszymy cię, pozostaj na pozycji. Wysyłamy wsparcie. Nie walczyć z trigenami. Powtarzam, nie walczyć z trigenami. Nie walczyć? Ja zrobię po swojemu. Tutaj powyłączamy tutaj te wszystkie gówna. Myślę, że to nie będzie potrzebne, ponieważ to laboratorium i tak już upadło. Tutaj widzę automaty z kolą. Kurde, nie wiem co to jest. Pepsi winogronowa. Kurde, nie wiem co to może być. Kurde, blaszka. Naukowcy z obszaru głównego nadzoru ośrodka badawczego Tritop powinni wiedzieć, gdzie jest Val. Będziesz musiał wydobyć od nich tę informację. Ja, wiecie co? Aż włączę jeszcze raz, bo ja mam pewien pomysł. Będziesz musiał wydobyć od nich tę informację. Dobra,
porobieni. Na tym mi zależało. Trzeba było ich jakoś znokautować, bo by do mnie strzelali. Będziesz musiał wydobyć wszystkie te informacje. Dobra, runda druga. Teraz będziemy się bawili. Idą trigeny. Słyszycie, jakie te bestie mają, wydają odgłosy? O, biegnie do mnie. Dobra. Przygotuj sobie M4, bo teraz idziesz na takie łojenie dupska, że ty sobie nawet z tego sprawy nie zdajesz, Jack. Te gówna skaczą tak wysoko, że to jest masakra, nie? Tego... O! Dobra, małe gówno biegnie tam. Może zdążę uciec. Wiecie, czego ja się najbardziej obawiam? Te gówna tu idą, o kurde! Nie! Szybko, działaj! Ohoho! Miałem rację! Tu one tu będą biec! Jak ja to wyczułem! O-o! Który jeszcze tam jest? Weź pal gumę. Jeszcze ich więcej! Więcej ich matka w domu nie miała? O kurde. Miała, ale nie chciała. O, nie, on żyje. Jeszcze jest jeden, kurde. Już ich tam nieskończoność będzie biegało. Dobra, poszedł spać. Teraz tu będzie przystawiam, bo tam są na dole. Jezu! Ale będę musiał palić gumę, nie? Fuck this shit. Dobra. Szybko. No w inny sposób ja tu nie wejdę. Okej. Nie! Oh shit. Dobra. Ja myślałem, że tu się jakoś złapie, a tu kurde dupa, nic. Te trigeny tam są, z tego co wiem. Tam jest apteczka. Ja bym mógł wziąć, ale się za bardzo cykam. No. Skacz, Jezus Maria. Ja, on skakać nie może, kumacie to? Weź, ty jesteś kurde leszcza, nie człowiek. Odebrałem właśnie wołanie o pomoc od Jerego Spaziga, głównego naukowca. Jest uwięziony w pokoju otoczonym przez trigeny. Powinien mieć kartę otwierającą dostęp do wszystkich zabezpieczonych obszarów. Będziesz jej potrzebował, żeby uratować Val. Tu są dwa, dobra. Porobione. Profesorze Spazik, odbiór. Odebraliśmy lekką wiadomość. Posiłki w drodze. Proszę się trzymać. Pomoc nadchodzi. Dobra wiadomość to ta, że znalazłem twojego naukowca i miał przy sobie kartę. Niestety nie jest zbyt rozmowny, jednak podsłuchałem coś o bunkrze.
Oj, Jack, ty i te twoje żarty. O kurde! O Jezus Maria! Jezus Maria! Tu jest! Wywalaj! Tak. Ta gra mnie, kurde, będzie ten. Jezus. O nie. Jezus, ta gra mnie będzie tak przerażała, nie? Kurde, a ja przecież mam 21 lat, nie? A się tak cholernie tej gry boję. Nara. Frajerzyno. Wygląda na to, że zaraz może ci się przytrafić coś niechlego. Właśnie wysłali w twoją okolicę posiłki. Dobra. Nie powiem, że się zesrałem. No dobra, jestem z powrotem. Sorry, że ja się wtedy tak wyciszyłem, ale chciałem się trochę skupić. Dobra. Pójdziemy trochę w inną stronę. O, tu są jeszcze. Woo! I to dwa! Kurde, on odleciał, nie? To są wszystkie chyba, mam nadzieję. Jo. Dobra, mamy tutaj, że tak powiem, naładowane ten ammo. Przyda się, nie powiem, że nie. Dobra, wejdziemy sobie teraz tu. I coś się stanie? W sumie stąd możemy zabijać. Hehe. Sprytnie wykombinowane, nie powiem, że nie. Dobra tam. Palcie gumę. Zaraz zostaniecie porobieni. Jeszcze masz... Co, masz dużo do powiedzonka? Odleciałeś. Dobra, kolejny. Masz coś jeszcze do powiedzonka? Chyba nie, chyba już, kurde, zostali wystarczająco mocno zgaszeni. Dobra, nie będę ich tutaj kompromitował. Bananowe dzieci. Wejdę sobie tutaj, zobaczę, co tam się dzieje. Pozbieram broń, ekwipunek, EQ i lecimy dalej. Pamiętam, że za młodego z tą misją, jak i z poprzednio, miałem wspomnienia takie, że zawsze ginąłem w bardzo głupi sposób. Bo nie jestem wam w stanie określić, w jaki... Znaczy, jakie mam takie, wiecie, kompletne wspomnienia z tymi misjami. Po prostu w skrócie, ginąłem na prawo i na lewo. Przynajmniej od misji pierwszej do
siódmej albo ósmej, od dziewiątej zacząłem bardziej wprawiać się w gierkę. Dobra, jedziemy pojazdem terenowym, albo nie, bo to nie jest łazik. Jezus Maria. Serio się zbugował. Dawaj, no jedź. Jezu, no co się dzieje z tą grą? Dobra, pal gumę. Bo inaczej byś nie zszedł, zakładam. No ja muszę na piechotę iść, super, fajnie, zarąbiście. A miałem taką fajną mieć drogę. No trudno. Najwyraźniej nie było to dla mnie stworzone. Słyszałeś to? Tam jest! Podoba ci się? Dobra. Jakoś ich uspokoiłem. Dobra, może nie do końca, ale... Jakoś są w miarę uspokojeni. O, tu jest jeszcze ten. Pyk. Predatorze jeden. Łysy. Co, gdzie wy naparzacie we mnie? A tutaj! Tak? Okej. To se mów co chcesz. Mam w to wywalone. Pilnujcie się. Wypuścić go? Dobra, ogłuszony, a raczej umarły. Żyryj to. Jezu, źle to ugrałem. Kompletnie źle. Sayonara. I tyle. Wszyscy ogłuszeni. Dobra, jest jeszcze jeden ziomek. Pyk. Teraz są wszyscy już ogłuszeni i nie żyją. Trzeba było ze mną nie zadzierać. No sorry, boję. Dobra, wy tam se strzelajcie. Wy weźcie, palcie gumę, ja tam jeszcze nie idę. Nara. Se strzelajcie. Jak tak bardzo chcecie. Zobaczymy, który będzie pierwszy rozgadany, jak się ze mną zmierzy. No ale dobra, idziemy sobie teraz na samą górę i tam będziemy musieli się dostać do wieży i generalnie troszeczkę... Woo! Dobra, dostali heada. Kolejny dostał heada, a tak cwaniaczyli wszyscy. O Jezu, jakie to piękne. Wszyscy cwaniakują, a potem giną od razu, nie? Na heada. Na heada bite. Pięknie, to powinno wystarczyć w zupełności. To jest bardzo prosty sposób na zabicie tego ziomka z wyrzutnią rakiet. Po prostu rzucajcie kamieniami lub granatami w górę sobie. A on będzie myślał, że wiecie, że ktoś ten,
i trafi w wieżę i sam się znokautuje. To jest najlepszy sposób. Patrzcie w ogóle, jakiego fikoła odwalił. Dara. Myk. Najpierw chcę się snajpera pozbyć, bo snajperów jest tutaj dwóch. A nie, tamtego się już pozbyłem. Faktycznie. Dobra, to jak już, to się tego snajpera pozbędziemy, bo on tutaj szedł. O, jest! Widzę Pedryla. Odleciał? Dobra, walnął kopytami. Tutaj jest kolejny ziomek. Ja bym się go z chęcią tak... Kurde, fuck this, no... Okej. Ten odleciał, kolejny... Dobra, idzie kolejny. Kolejny poszedł spać. Tu ktoś jest w ogóle? Nie, tu nikogo nie ma. Dobra, czyli mogę złazić. Na dobrą sprawę. Bo już się tam wszystkich tu pozbyłem. Tu tam... A! Jezus Maria! Oh shit! To jednak nie wszystkich. Jednak ktoś tu jeszcze chodzi. Co za kurde mongoły. Dobra, my zaraz kończymy tę misję i lecimy z bunkrem. Czyli siódmą misją. Na 20. Na poziomie weteran. A co? Ja stąd spierdylam. Fuck you. Tu mamy punkt kontrolny, dobra. Tego się nie spodziewałem. Próba druga, widzę cię tutaj, Cfelosławie. O stary. A też tak mówiłem. Mówię wtedy też, o stary. Ale mnie jadą bakłażany. Patrzcie, ale rozpierdziel będzie. Gdzie jesteś? Hej! No co hej? Wejdź do bunkra. Chłopaki. Dobra, nieważne. Już jesteś mój. Zobaczcie się.
Dobra. Szybko. Okej, okay, czas na bunkier, misję numer 7. Tak, chyba 7.